Dobre poranne nawyki to klucz do tego, by dzień był wspaniały. To nie znaczy, że musisz być jedną z tych osób, które wszystko załatwiają rano, ćwiczą na siłowni i tak dalej. Ale jest kilka ważnych aktywności, dzięki którym twoje poranki będą cudowne. Po pierwsze, nie patrz w telefon. Wiem, że to bardzo trudne, ale mówię serio. Bo kiedy zaglądasz do telefonu, pozwalasz, żeby wszystkie te informacje od razu zaśmieciły ci umysł. Teraz będziesz reagował już tylko na nie. Jeden z największych błędów popełniamy, zostawiając decyzję co do tego, co na siebie włożymy, co będziemy robić przez cały dzień, co będziemy jeść, na rano. Zamiast ustalić to przed pójściem spać. To druga rzecz. Planując te z pozoru błahe rzeczy poprzedniego dnia, oszczędzamy sobie tak zwanego zmęczenia podejmowaniem decyzji po to, by mieć więcej sił na ważne decyzje, na przykład w pracy. Trzecią prostą rzecz ilustruje akronim CZAS. Czas. C to czerpanie wiedzy. Może to być słuchanie podcastu w drodze do pracy, albo czytanie książki, czy słuchanie audiobooka. Zdobywaj wiedzę i mądrość, którą wykorzystasz, by poprawić jakość twojego życia. Z to zamanifestowanie wdzięczności. Znajdź chwilę, by poczuć wdzięczność za wszystkie wspaniałe rzeczy, które spotykają cię w życiu. Pod literą A kryje się autorefleksja, czyli medytacja. Wystarczą dwie minuty, na przykład po przebudzeniu. Chwila poświęcona na medytację pomoże ci uzyskać spokój i jasność umysłu. I wreszcie S, czyli sport. Nawet 15 minut ćwiczeń co rano da ci zastrzyk entuzjazmu i energii na cały dzień. A więc każdego poranka postaraj się znaleźć czas na czerpanie wiedzy, zamanifestowanie wdzięczności, autorefleksję i sport.